Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubię Komiksy, z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj bierzemy sobie na tapet niesamowite mity i legendy nordyckie. Komiks, który został przesłany przez, mogę już chyba powiedzieć śmiało, mojego jednego z widzów, który zaproponował mi, że przedstawi swój komiks, który stworzył tak naprawdę, no praktycznie rzecz biorąc od samego początku. Był zapakowany w takiej przezroczystej folii. Kto oglądał mój unboxing, zresztą wie o czym mówię. I w pięknym, zapakowanym takim, tak jak widzicie, zapieczętowanym, nazwijmy to pokrowcu, opakowaniu takim, tak jakby to był jakiś list, prawda? No rewelacja. Ja tego nie otwierałem. Jakoś tędy spróbowałem sobie wyjąć ten komiks, bo mi po prostu było szkoda tego psuć. I tak jak widzimy, piękne tutaj też w języku angielskim taka pieczęć, nazwijmy to, w kolorze złota. No i tutaj jest nasz twórca, czyli Marek Mandziński, z jego autografem, datą i takim ładnym napisem, może bardziej zdaniem. Moim głównym założeniem było, aby każdy w trakcie czytania komiksu i po jego zakończeniu nie tylko dobrze się bawił, ale też wyniósł sporą dawkę wiedzy i śmiało mógł powiedzieć, że dobrze zna mitologię skandynawską. Wyszło tylko 100 zeszytów tej właśnie pięknie wykonanej pozycji. To jest numer 62. I tak jak mamy tutaj napisane, jest to wydanie pierwsze, kolekcjonerskie, nakład 100 sztuk, 5 maja 2021 roku. Także tak to się prezentuje. Tutaj oczywiście mamy sam komiks, który został wspólnie z Patrycją Strzeszkowską stworzony. Także widzimy, jest ta sama okładka, co tutaj na tej kopercie. Z tyłu prezentuje się on w sposób następujący. Nie mogę Wam powiedzieć, jaka jest jego cena, bo ja nie wiem, czy on de facto jest na sprzedaż, na jakiej zasadzie to jest zrobione, ale no mówię, samo wykonanie, jakość okładki, mimo że on nie jest jakiś bardzo gruby, jest taki bardziej w formie zeszytu, jakość papieru, w ogóle ten styl graficzny, to wszystko naprawdę, ale jest pięknie zrobione i podziw dla autorów w sumie, tak, bo jest ich tutaj dwóch, Marek i Patrycja, że wykonali taki kawał dobrej roboty. Tak jak wspomniałem tutaj na początku w tym krótkim opisie i samym tytule Niesamowite mity i legendy nordyckie, właśnie o tym jest ten komiks. Komiks jest o Odynie tak naprawdę i ja Wam w szybkim takim streszczeniu przedstawię tą fabułę, która, powiem Wam szczerze, jest naprawdę ciekawa i podobała mi się, bardzo przyjemna lektura, bardzo mi się fajnie czytało ten komiks przede wszystkim, więc jestem zadowolony, a Markowi serdecznie dziękuję. Ja mam nadzieję, że to nie pierwsza taka nasza przygoda i że z czasem może będzie możliwość coś większego razem zorganizować, jakiś, nie wiem, współpraca na dłuższą metę. Kto wie, ja jestem otwarty, każdy wie, z różnymi osobami tworzę, nagrywam i tak dalej, więc tutaj jak najbardziej jestem na tak. Dobrze, sam komiks opowiada, ja tutaj będę musiał sobie tylko, o właśnie, przypomnieć, o Gunnlod, o w ten sposób, mit o Gunnlod. Jest to właśnie ta oto tutaj olbrzymka, tak ona została tutaj nazwana, i strzeże miodu poetyckiego w pewnym sensie, to jakoś tak się tutaj nazywało. Ja jeszcze tutaj sobie, tak, to był miód taki poetycki, nazwijmy to. Jakiś specjalny trunek, prawda, który był przez nią pilnowany. Odyn bardzo chciał zdobyć ten trunek, ale musiał zrobić to podstępem tak naprawdę, gdyż nie był w stanie zrobić tego w sposób taki, nazwijmy to, normalny. Więc przebrał się za jakiegoś tam włóczęgę, żebraka, jakiegoś wędrowca i udał się w miejsce, gdzie jeden z dwóch braci, bo ci bracia tak naprawdę byli właścicielami tego miodu, udał się właśnie do jednego z tych braci i tam
na polu spotkał jakichś tam rolników, którzy kosili zboże sierpem, prawda? I on zaproponował im, że ułatwi im tą pracę, aby mogli sobie troszeczkę lżej tak radzić z tą ciężką pracą w ten upał, tym sierpem, żeby kosić to zboże. Dostali pewną osełkę, znaczy on im naostrzył tą osełkę, powiedział, żeby sobie odpoczęli. No i po wykonaniu tych czynności ostrzenia tą osełką, bardzo szybko im to pole, że tak powiem, zaczęło się kosić. Oni byli w tym zachwyceni, nie czuli zmęczenia i spytali, czy tej osełki nie mógłby im dać po prostu. Powiedział, że dać im nie może, ale podrzucił ją do góry i powiedział, kto złapi ją sierpem, ten będzie miał możliwość, że tak powiem, posiadania tej osełki, prawda? No i oni oczywiście wszyscy tymi sierpami zaczęli machać, machać i zamiast łapać tą osełkę, to wycięli siebie wspólnie w pień, tak? Znaczy wzajemnie. Jeden drugiego, drugi trzeciego i tak dalej, i tak dalej. Także trochę rzezi tej było, nie powiem. No i oczywiście o tym chwilę później dowiedział się ten władca tych ziem, jeden z tych dwóch braci. No i pojawił się problem, bo nie miał kto oczywiście mu tej ziemi, tego zboża, prawda, wykosić. Więc Odyn zobligował się, że on to zrobi, ale pod warunkiem, że spełni dla niego, nazwijmy to, jakieś tam jedno taką prośbę, prawda? Mówię, ja nie chcę wam szczegółowo bardzo tak tego opisywać, choć i tak dość dużo z tej fabuły mówię, ale chciałbym chociaż kilka smaczków zostawić dla na pewno przynajmniej jednej z osób, ale to wiem, to wam powiem na koniec filmiku. No i oczywiście on się na to zgodził, wykosił całe to zboże tak, jak go poproszono, znaczy jak się zadeklarował, no i ten brat, jeden z tych dwóch braci zobligowany tym, że pomógł, pomimo że żona twierdziła, że jest coś tutaj na rzeczy troszeczkę, udał się do swojego brata i właśnie poprosił o to, aby mógł skosztować tego miodu poezji. Brat oczywiście na to się nie zgodził, no i on się w pewnym sensie uniósł honorem, ten brat, bo obiecał tak, nie wiedząc, że to jest Odyn, prawda, temu wędrowcowi, który też ma imię, tutaj w tej serii nazwał siebie Odyn inaczej troszeczkę, że jednak mu pomoże mimo wszystko się tam udać do tej skały, do tej jamy, góry, jak zwał, tak zwał, gdzie ten miód był przez tą naszą bohaterkę pilnowany. No i tam użył specjalnego wiertła, którym wywiercił dziurę i zamienił się w węża podstępnie i prześlizgnął się przez tą szczelinę. Oczywiście ten brat troszeczkę tego żałował, poczuł się na swój sposób tak oszukany, wykorzystany, ale on się udał do tej jaskini i właśnie tutaj, gdzie widzimy te, nawet na tej samej okładce, prawda, te beczki z miodem, tym poezji, były pilnowane. No i oczywiście tam też Odyn użył podstępu, gdyż nasza, cały czas mi ucieka imię, Gunnlod, stwierdziła, że to jest zupełnie kto inny. Kto, dlaczego? Tego też może wam nie będę zdradzał, bo jakiś tam rąbek tajemnicy chciałbym pozostawić fabularny. Ale doszło między nimi do bardzo intymnego zbliżenia, które ciągnie się na kilku stronach. Jest to pięknie narysowane, bardzo fajnie, tak? Zbliżenia kobiety i mężczyzny jest coś, co jest naturalne, więc tutaj nie ma się, że tak powiem, czego wstydzić. No ale oczywiście Odyn w tym wszystkim miał plan. Podczas tych odbytych stosunków, pewnych rozmów i sytuacji, które tam miały miejsce, udało mu się otworzyć ostatecznie te wrota, gdzie były pilnowane przez Gunnlod. I pod pretekstem spróbowania tego miodu wypił go tak naprawdę całego. Wypił cały ten miód i uciekł stamtąd. Uciekł stamtąd, zmieniając się w ptaka. Z jakiegoś tam latającego skrzydlatego tak zwierzaka. Uciekł po drodze oczywiście była też pewna jakaś tam, nazwijmy to, akcja, która miała miejsce, ale to też kolejny taki rąbek tajemnicy do uchylenia, może kiedy indziej, albo tym, co będą mieli okazję przeczytać ten komiks. I po prostu wrócił tak w swoje tam rejony, tak mówiąc wprost, w formie tego ptaka zwrócił ten cały miód
aby inni też go mogli skosztować. Każdy pił tak i było wspaniale. No, tak mniej więcej to wszystko się prezentuje. Ciekawa historia. Ja może nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem mitologii nordyckiej, ale powiem szczerze, że po tym komiksie trochę mnie to zaciekawiło na swój sposób. Jest to fajnie zrobione i naprawdę ja to odebrałem bardzo pozytywnie, tym bardziej, że to mówię, taki ekskluzywny, że tak powiem, komiks, tak? Tutaj z tego, co widzimy, jest też zaprezentowana kolejna część, jaka powinna się pojawić. Ja jeszcze oczywiście będę się z Markiem kontaktował, co i jak dalej, jeśli chodzi o to. A także była część też pierwsza, jestem ciekaw. Czyli tam jeszcze inna historia była, też jakiś tam mit, prawda, legenda. Także no mówię, ten bardzo mi się spodobał. Teraz może przejdźmy do zawartości. Tutaj jest oczywiście dwie wersje mitu przedstawione są o Gunnlod. Ciekawie się to czytało, nie powiem, że nie. No i oczywiście nasza bohaterka przedstawiona, coś o niej tam, wspominka, jakaś taka charakterystyka postaci, prawda? No i tutaj oczywiście zaczynamy. Odyn, który siedzi sobie na swoim tronie, tak, bez jednego oka, tak jak wiem, on sobie to oko wyłupał, ale to nie o tym historia. No i tutaj, tak jak mówię, ta jego przygoda, kiedy wyruszył po takim zebraniu właśnie w te ziemię tych braci. No i tutaj ta akcja, o której wspominałem, gdzie oni się nawzajem cieli, mordowali i co tylko. Tylko dla tej jednej osełki podrzuconej w górę. Tutaj mamy kolejną stronę, prawda? Już ta rozmowa jednego z braci. Tutaj już drugi brat się pojawił, który nie zgodził się oczywiście na to, aby, tak jak wspomniałem, dać skosztować tego miodu, no i ten podstęp Odyna. Mówię, to wszystko jest bardzo przyjemnie, bardzo fajnie naprawdę sprezentowane. Także te chwile uniesienia, tak nazwijmy to, Gunnlod z Odynem, tutaj nie próżnowali, jak widać. Także tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście sam ten finał tutaj, kiedy on oszukał naszą olbrzymkę i udał się oczywiście do swojego rodzinnego miejsca, gdzie kosztowali ten miód poezji. Tutaj to, co mówiłem, to zwrócenie miodu. Także mówię, ciekawie, oczywiście dodatkowo jeszcze mamy jedną stronę z przykładowymi planszami, jak to było rysowane, prawda, w takim pomniejszonym formacie. Tutaj oczywiście kolejne, jakaś prezentacja i oczywiście jeszcze tutaj też mamy coś takiego właśnie z Markiem, czyli ktoś, kto gdyby zgubił przykładowo tą kopertę, tą ochroną, to tu też jest właśnie w takiej formie dodatkowe zapiska taka, tak, z autografem, numerem komiksu, bo są one numerowane, jak to się wszystko prezentuje. Także, moi kochani, tak to mniej więcej wygląda. Powiem szczerze, że rewelacyjne, naprawdę. Zrobię zdjęcie i pokażę wam, w jak specjalnym miejscu trzymam ten komiks, bo naprawdę jest to dla mnie coś takiego na swój sposób wyjątkowego w takiej formie wydania. Marek już to oczywiście widział, za co mu dziękuję oczywiście, że mogłem zrecenzować. Linki wszelkiej maści, które będą potrzebne do jego twórczości, wspierania i tym podobnych rzeczy, będziecie mogli znaleźć w opisie tutaj na dole pod tym filmem. Oczywiście zachęcam was, żeby zajrzeć i ewentualnie wesprzeć. Zrobicie jak uważacie, tak, ale myślę, że warto byłoby się tym zainteresować, czy skontaktować się z Markiem, porozmawiać. Myślę, że on będzie otwarty na wszelkiej maści jakieś tam rozmowy i tym podobne rzeczy. Także wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, polubić, udostępnić, skomentować mój materiał. Zapraszam was na stronę lubiłkomiksy.pl, a także fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Także jeszcze raz wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnych. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!